Witam Was bardzo serdecznie na kanale Kocham Zabawki.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam lalkę Equestria Girls. Jest to Fluttershy z serii Rainbow Rocks. Lalka jest od firmy Hasbro, przeznaczona dla dzieci od 5 roku życia. W najnowszym filmie My Little Pony Equestria Girls, który będziemy mogli zobaczyć już pod koniec września, nasze bohaterki będą brały udział w takim pojedynku zespołów. Jak widzimy po stroju naszej uroczej Fluttershy, która prezentuje się naprawdę rockowo, ale jednocześnie bardzo uroczo. Dziewczyny wzięły bardzo sobie do serca ten właśnie pojedynek. Wszystkie prezentują się naprawdę szałowo. Włosy Fluttershy są jak zwykle bardzo długie, piękne, w kolorze jasno-różowym. Dodatkowo ozdobione są zielonym oraz fioletowym pasemkiem. Z przodu widzimy, że włosy zaczesane są na boki, dzięki czemu przykrywają troszeczkę to bardzo wysokie czoło. Oczywiście mamy tutaj również uszy, a także zielone słuchawki. Z boku ozdobione są one skrzydłami motyli, a także serduszkami. Żółta cera naszej Fluttershy podkreślona jest różową pomadką, a nad jej błękitnym okiem z prawej strony widzimy różowego motylka. Fluttershy ma na sobie top z takim półgolfem. Jest on w kolorze fuksji, dodatkowo ozdobiony z czarnymi elementami. Przy dekolcie mamy coś na wzór czarnej siateczki. Z naszego topu zwisają takie łańcuszki z motylkami, które przymocowane są do paska, a z tyłu dostrzec możemy również zielone skrzydełka, które przypominają nam, że w wersji kucykowej Fluttershy jest Pegazem. Kolejna część stroju to fioletowa spódniczka na gumeczce, która ozdobiona jest srebrnymi, połyskującymi elementami, takimi jak motylki oraz agrafki. Na nogach Fluttershy ma kozaki, czy też wysokie botki w kolorze fuksji. Ozdobione są zielonymi motylkami, łańcuszkami, ćwiekami, a z przodu mamy również takich kilka czarnych ćwieków. Buty są na dosyć wysokim obcasie, który ozdobiony jest skrzydłami motyla. Dołączone do zestawu akcesoria możemy bardzo łatwo zdejmować, chociaż akurat przy butach musimy użyć trochę siły. Oczywiście ciuszki także możemy zmieniać. Top możemy ściągnąć, spódniczkę zsunąć. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na spód butów. Czeka tam na nas uroczy motylek, który może służyć nam jako pieczątka. Fluttershy potrafi poruszać głową na boki, w przód i w tył. Jej rączki możemy podnosić w górę, rozkładać na boki, a także do przodu. Nie zginają się one ani w łokciach, ani w nadgarstkach. Nogi także możemy rozkładać, poruszać nieco nimi w biodrach. Nie możemy ich zginać w kolanach i tym razem nasza lalka ma stopy. Fluttershy, którą pokazałam Wam w dzisiejszym odcinku, na pewno spodoba się wszystkim fankom serii My Little Pony, a także pozostałym dziewczynkom. Mimo że ubrana jest ona na rockowo, jak zwykle prezentuje się bardzo uroczo. Ma ona piękne, długie, różowe włosy, które dodatkowo ozdobione są kolorowymi pasemkami. Z przodu mamy grzywkę. Po zdjęciu słuchawek możemy układać ją na różne sposoby. Albo przytrzymać za pomocą tych właśnie słuchawek i użyć ich jako opaski. Sukienka jest bardzo fajnie zaprojektowana. Mamy tutaj bardzo ciekawy strój. Wszystkie elementy bardzo ładnie do siebie pasują. Dodatkowo mamy urocze skrzydełka, które w razie potrzeby możemy wypinać. Lalka niestety nie może zginać rąk w łokciach ani w nadgarstkach. Nóg również nie możemy zginać w kolanach, a szkoda, bo mogłoby się to przydać. Oczywiście lalka świetnie nawiązuje do postaci kucyka Fluttershy. Mamy tutaj odpowiednią kolorystykę, a także sporo motylków, które są jej symbolem. Mamy także dosyć wysokie czoło, które mi się nie podoba, ale nie jest to aż takie rażące. Ja lalkę oceniam na 4 gwiazdki. Was zapraszam do komentowania moich filmików, a także do oglądania kolejnych recenzji na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!